kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy sławę wszelką i głości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic, kto pierwszy w noc bezsenną wymyślił wielką armię, kto został bohaterem, kto żył i umarł marnie, kto pierwszy został panem, kto pierwszy został sługą, kto musiał wstawać wcześnie, a kto mógł spać za długo. Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w słońcu, zapatrzeni w niebie, wciąż niepewni siebie, siebie niewiadomi, pytać wciąż będziemy, pytać pokryjomu. Kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy sławę wszelką i włości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic. Kto pierwszy był fakirem, kto pierwszy astrologiem, kto pierwszy został królem, a kto chciał zostać Bogiem, kto z gwiazd do zbioru Wega, patrząc na ziemię zgadnie, kto pierwszy był człowiekiem, kto będzie nim ostatni. Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w słońcu, zapatrzeni w niebie, wciąż niepewni siebie, siebie niewiadomi, pytać wciąż będziemy, pytać pokryjomy. Demistyfikacja rzeczywistości medialnej ma za zadanie zaprezentować pewną myśl, która jest zobrazowaniem tego, co widzimy w telewizji, w prasie, w mediach, które prezentują nam skróty myślowe poprzez obrazy naszej cywilizacji, a ta cywilizacja miała najciekawszy wyraz w środkach masowego przekazu pomiędzy końcem 50. lat i 60. latami, gdzie szczególnie w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej utrwalił się pewien obraz szczęśliwego życia poprzez rozwój technologiczny, rozwój przemysłowy. W Stanach Zjednoczonych ukuto taki termin American Dream i wszystkie postaci w pismach, telewizji, filmach wyglądały bardzo elegancko, świetnie ubrani, w pięknych samochodach luksusowych. Ten obraz powoli zaczął zmieniać się, kiedy kontrkultury młodzieżowe w sposób krytyczny zaczęły obrazować prawdziwą twarz tejże wizji. No właśnie, a ty z tego kpisz czy to afirmujesz? Ja staram się pokazać inną stronę tej rzeczywistości. Moje światy, które mają być światami przynajmniej ciekawszymi, a czy będą szczęśliwszymi, zobaczymy. Święty Augustyn pisał i mówił o tak zwanym czasie pamięci. W czasach prawdziwych, w czasach pierwotnych człowiek kierował się archetypami, antynomiami, takimi jak miłość i śmierć, przyjaźń, przetrwanie, ale też przemijanie. Te wszystkie antynomie można zobaczyć w moich obrazach, przy czym nie jest to coś bardzo niepokojącego, ale dającego do myślenia. No właśnie, moje pytanie jest takie, rozumiesz bardzo poważnie o tym wszystkim, natomiast tutaj ludzie przychodzą nawet nie całą tłumy i w ogóle się tym bawią, to jest wesołe. To jest wesołe, czy to jest poważne? Jak to na to należy patrzeć? Ktoś kiedyś bardzo trafnie powiedział, że jest to tak wesołe i zabawne, że nikt nie widzi drugiego dna, jakie to jest bardzo dramatyczne. Czyli można się uczyć poprzez zabawę, ale też można w tej zabawie utknąć. I
nie zobaczyć tego dramatu, który zaraz nas spotka. Moim zadaniem jest połączenie różnych mediów. Coś pomiędzy obrazem, kłótnie, filmem, rodzajem wypowiedzi właśnie medialnej. I te obrazy są w pewnym stopniu takimi stopkropkami filmowymi, zamkniętymi sekwencjami, które nie wiadomo, w którą stronę się rozwiną. I dla niektórych mogą się rozwinąć nagle, tak jak w filmach na przykład 5x3, Petera Greenawaya, dramatyczną sferę, a niektórzy zobaczą tam tylko ciekawą zabawę. Dlaczego, Krzysztof, jaka jest twoja diagnoza, tak szczerze? Dlaczego masz tak wielu zwolenników? No nie jest tajemnicą, że na twoje wernisaże przychodzi mnóstwo ludzi. Mówią z różnych sfer. To nie tylko artyści, krytycy sztuki, ale przychodzą bardzo różni ludzie, których nie widać na ich wernisażach. I im się to podoba. Ludzie chcą się zobaczyć w obrazach w sposób optymistyczny. Widzimy tutaj archetypy współczesnych kobiet, które chętnie się tożsamiają z kimś, kto przeżywa przygodę. Jest pewien smak tego, co w bajkach, baśniach dzieci lubią, pewnego niebezpieczeństwa. Oczywiście są to właśnie dla dorosłych. Coś takiego jak obawy o cywilizację, samotność wśród przedmiotów kolorowych i coś takiego jak niezrozumienie i brak empatii. Moim takim marzeniem jest stworzenie lepszej komunikacji międzyludzkiej poprzez nawet obrazy. Ile razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych. Ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami. Zna pan twórczość Krzysztofa? Długo? No chyba od zawsze, w sumie od kiedy się zaczął interesować. Krzysiek jest postacią w całym. No i czy się panu podoba? Może się panu nie podoba? Nie, zakładam, że się podoba. Tu nie ma nigdzie agresji przy tych wszystkich kolorach i zęba Hekina, czy tygrysa, który na przykład. A jednocześnie ci ludzie nie są przerażeni, nie ma też jakichś, jest dużo koloru i dużo zbitek, które każdy musi sobie sam jakoś zainterpretować. Ile razem dróg przebyty. Jego koncepcja sztuki współczesnej mi odpowiada osobiście. Odpowiada mi ten wnikliwa obserwacja współczesnego świata, która ma jednocześnie korzenie gdzieś wcześniej. Ja to tak odbieram. Po prostu te lęki współczesnego człowieka, który obawia się o nowoczesną technologię, ale jednocześnie konsumuje ją. Jest w tym czasie, w którym jest obecnie, ale jednocześnie widać pewną obawę. Lęki, a jednocześnie radość, bo w kolorystyce, w jego fascynacji nowymi technologiami to widać w tych pracach. Znaczy po prostu jest autystą tu i teraz. I odpowiada na to. Znaczy, połączenie w jednym człowieku, połączenie czegoś, co jest ulotne, współczesne, jednocześnie dotyka naszej przyszłości. Dzieciństwa, przyjaźni. To ja to czuję po prostu. Ja czuję, że ten człowiek wyraża w swoich obrazach taki jest, jaki jest prawdziwy on, czy jest osobiste swoje uczucia. Ciężkich godzin w miastach wielu jest znów upór, żeby powstać i znów iść i dojść do celu. Ja lubię Krzysztofa obrazy już od dawien dawna. Dlaczego? On ciągle szuka zmian, ciągle widzi tą rzeczywistość inaczej. Na przykład na tej wystawie znalazłam obraz, który nawet troszeczkę odbiega od reszty, bo wśród tylu kolorów, wśród tej demistyfikacji rzeczywistości, telewizji, znajduje obraz, który jest zupełnie szary, taki przedstawiający strach człowieka wręcz przed czymś nieznanym. Ile razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych. Ile deszczów, ile śniegów. Co jest w tych obrazach, że Panią to fascynuje?
Ja ją odbieram zupełnie osobiście. Na zasadzie takie on szokuje w tych obrazach, a zarazem pokazuje, że może być inaczej. Piszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu. Wiedzieć, że to jest taki twórca, który przełamał wszelkie kanony w tamtych czasach, bo my mieliśmy takie konwencjonalne malarstwo, takie statyczne, a Krzysiu po prostu z tymi ostrymi swoimi barwami zszokował wszystkich, nawet profesora Starowiejskiego, który był wielkim wrażeniem. Także chylę czoła. Ale co się panu podoba tak naprawdę? Właśnie te kolory? Co to jest od niego? Kolory to jest pojęcie względne. Nie, no bo pan mówi, że myśmy takie konwencjonalne, a on tą gamą kolorów, prawda? Bardzo nowatorskie podejście, takie myślenie bardzo współczesne. Włączenie technik, które Krzysiu sam wniósł. Połączenie niesamowitych rzeczy, takich na przykład jak samochody amerykańskie z czymś, co jest. Przyroda i zestawienie ostrości życia, czyli bardzo niesamowicie kontrowersyjne zestawienie. I to jest, przyznam szczerze, bardzo mocne uderzenie jego. Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu. Tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad, zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł. Choć majątek pryzł, on nie stoczył się, wytłumaczyć umiał sobie wtedy właśnie, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle serce od rozumu? Jak usłyszeć siebie pośród śpiewu tłumu?